jest w dzisiejszej Ewangelii zdanie Jezusa, które dotyczy każdej, każdego z nas, które wyraża prawdę o każdej i o każdym z nas. Jezus mówi o każdej i o każdym z nas, że jesteśmy świątynią Boga. Kiedy wszyscy byli skoncentrowani na wielkiej świątyni, którą postawił Herod, wspaniałej, pięknej, kiedy byli skoncentrowani na tej wielkiej budowli, kiedy byli skoncentrowani na wszystkim, co tam się działo, Jezus powiedział, że jest ważniejsza świątynia, którą jest człowiek. I ja się długo zastanawiałem, co to słowo znaczy właśnie w kontekście tej modlitwy naszej i z tym, w kontekście tego marszu, że my dzisiaj wszyscy sercami jesteśmy w obozie koncentracyjnym dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. Jak to słowo Jezusa o tym, że my jesteśmy świątynią Boga, ma się do tak strasznej rzeczywistości, z którą my się próbujemy mierzyć? I odpowiedź, która mi przyszła, ufam, że jakoś od Pana Jezusa, jest taka. Że tą szczególną świątynią Boga w każdym z nas jest nasze sumienie. Niezależnie od tego, czy ktoś jest, czy nie jest religijny, nie znamy się na tyle, żebym wiedział, jak często chodzicie do kościoła, albo jak często się modlicie, na ile jesteście pobożni, nie wiemy tego o sobie. Nieważne. Nieważne. Każdy człowiek jest świątynią Boga, dlatego że szczególną przestrzenią świętą w człowieku jest jego sumienie. 60 lat temu na Soborze Watykańskim II zapisano takie zdanie. Chciałbym, żebyście, zwłaszcza wy młodzi, to zdanie ze sobą wzięli z tej dzisiejszej liturgii, z tego dzisiejszego namysłu. Sumienie jest najskrytszym sanktuarium człowieka. Sumienie jest tym, co jest w człowieku najświętsze. Jest sanktuarium. Tak. My słyszymy sanktuarium, myślimy Jasna Góra, nie? Jest ważniejsze sanktuarium niż Jasna Góra. To jest sumienie, które masz w sobie. I dalej Sobór mówi tak. W nim człowiek pozostaje sam na sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. To jest bardzo konkretne przetłumaczenie tego, o czym mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii. Jezus mówi, jesteście, każdy z was jest świątynią Boga. Każdy z was jest sanktuarium. A Sobór nam mówi, jak to się dzieje? Na czym to polega w konkrecie? W konkrecie to polega na tym, że jest w tobie sumienie. To jest przestrzeń, gdzie się z Bogiem spotykasz i możesz z Nim rozmawiać. To jest niesłychanie ważne, ponieważ sumienie to nie jest jakieś wyczucie, to jest sąd rozumny. Tak? Taki sąd rozumny, który mi pozwala powiedzieć, to jest dobre, a to jest złe. Zamknięcie dzieci w obozie koncentracyjnym jest złe. Bicie dzieci jest złe. Zabijanie dzieci katorżniczą pracą jest złe. Skąd to wiesz? Bo mówi ci to twój sąd
rozumny. Rozumem oceniasz, co jest dobre, co jest złe. Więc z jednej strony to jest twój osąd. Sumienie jest, tak mówimy, subiektywną oceną, własną oceną. Jednocześnie jest tak, że każdy człowiek, który jakoś o to swoje sumienie dba, to przeżywa głos sumienia jako głos, który jest wyższy ode mnie. Jest większy ode mnie. Dlaczego ja się chcę poddać rozeznaniu swojego sumienia? Dlaczego w sercu czuję, że muszę być temu posłuszny? Bo może właśnie intuicyjnie przeżywam to, że to rozróżnienie między dobrem i złem to nie jest coś, co ja sobie sam wymyślam, tylko że ja to rozeznaję. Że ja mogę rozpoznać prawo moralne, które jest większe ode mnie i za którym stoi autorytet ważniejszy niż moje ego. Owszem, ja mogę zaryzykować utratę tego swojego ego, tego mojego ja. Mogę z niego rezygnować w imię tego, że sumienie ode mnie tego oczekuje. I chcę być poddany swojemu sumieniu. Chcę być mu posłuszny. Chcę iść za jego rozsądzeniem. Bo mam to wyczucie, że ostatecznie w sumieniu gdzieś spotykam się głęboko z Bogiem, który mi mówi, to czyń, tego nie rób. To jest dobre, to jest złe. Wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi sumienia, wtedy ta prawda o tym, że jesteśmy świątyniami Boga, jest w nas realna. Dlatego jesteśmy ważniejszą świątynią niż Jasna Góra. Każdy z nas. I teraz zobaczcie, bo Jezus mówi tak, że to jest świątynia, którą można zburzyć. Boję się, że chyba nawet łatwiej niż zburzyć tę świątynię tu. Żeby zburzyć ten kościół, trzeba by się przy tym narobić. Można łatwo zburzyć świątynię, którą ja jestem. Można kompletnie zniszczyć świątynię, którą jest moje sumienie. Czytajcie zeznania tych, którzy się dopuszczali zbrodni w czasie II wojny światowej. Są zachowane, są publikowane zeznania tych, którzy odpowiadali za obozy koncentracyjne, odpowiadali za to, żeby na przykład dziesiątkami, setkami tysięcy palić zwłoki ludzkie. I jak się czyta te zeznania, to jedno, co masz w sobie, czego nie jesteś w stanie zrozumieć, to jest to, że w tych wypowiedziach nie ma żadnej refleksji moralnej. Nie moja wina. Ja wypełniałem rozkazy. Można zabijać człowieka na skalę przemysłową i traktować zabijanie, traktować ludzką śmierć jako wyzwanie technologiczne. Człowiek się musi tego nauczyć, jak to zrobić, nie? I czytasz te sformułowania i widzisz, jak tam nie ma ani krzty sumienia. Znaczy ta właśnie świątynia, to sanktuarium, najskrytsze, mówi Sobór, najważniejsze sanktuarium Boga zostało zburzone. Zburzone. To jest świątynia, którą można zburzyć. Ale jest też to świątynia, którą można obronić w każdych warunkach. Można ją obronić. I choćby cokolwiek się działo na zewnątrz i choćby nie było tych kościołów, albo by były pozamykane, tak jak w czasie wojny, albo zamienione na miejsce kaźni, jak kościół Niebowzięcia Matki Bożej na rynku. Może nie być żadnej świątyni, gdzie się odprawia liturgię. Zostanie świątynia, którą jest człowiek. Jeden cytat. Pani Halina Cubrzyńska-Kryszkiewicz.
dostałam bicie za to, że jednemu chłopcu dałam trochę zlewków zupy wachmańskiej i kartofli. SS-man kazał mi zupę wylać do jakiegoś kubła, ale przechodził koło wartowni jakiś chłopiec i podałam mu ukradkiem te resztki. Zauważył to SS-man i zbił mnie i skopał strasznie. A potem na apelu znów dostałam baty. Nie wiedziała, co jej grozi, jak dawała koledze z obozu tę zupę i kartofle i łamała rozkaz SS-mana, który kazał jej to wylać do kubła. Skąd miała to poczucie, że nawet takiej zupy, która niczym nie przypomina zupy, którą my znamy z naszych obiadów, nawet takiej zupy się nie wylewa do kubła. Skąd to miała? I skąd miała siłę, żeby oberwać te baty i nie żałować? I nie żałować. Bo jest sumienie. Bo jest jasne rozeznanie dobro i zło. Jezus dzisiaj mówi, bądźcie ludźmi sumienia. Będzie nam to powtarzał całą naszą drogę do pomnika pękniętego serca. Znaczy, jak nie usłyszymy tego głosu, to jest, nie wiem, spacer, który polega na tym, żeśmy się urwali ze szkoły. Ale jak usłyszymy, to poddamy się tej pracy Jezusa nad tym, żebyśmy byli naprawdę ludźmi, innymi ludźmi. Ludźmi, którzy, mówię, nawet jeśli nie do końca są wierzący, do końca nie rozumieją, o co we wierze chodzi, są sanktuarium Boga przez to, że są ludźmi sumienia. Chcę powiedzieć do wszystkich także, którzy w tej chwili pracują nad upamiętnieniem tego obozu, pana dyrektora przede wszystkim, ale nie tylko do pana dyrektora, do pani dyrektor szkoły, która to robi od wielu, wielu lat. Dlaczego ta pamięć jest ważna? Dlatego, że ta pamięć też jest nakazem sumienia. Ta pamięć jest dobra. Nie pamięć jest zła. Jeśli nie będziemy pamiętać, jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się stało. Jak to nie brzmi mocno, to jest absolutnie prawdziwe. Ludzie, którzy nie chcą pamiętać o tym, że mówimy dzisiaj 3000, jak przyszedłem do Łodzi lat temu 6, jeszcze oficjalne dane, które były szacunkowe, było 15 tysięcy. Z czego to wynika? Z tego, że zrobiono wszystko, żeby zatrzeć pamięć o tym. Żebyśmy nawet nie wiedzieli, ile tych dzieci było uwięzionych, ile z nich zginęło. Przed sądem zeznawali dowódcy obozu, 2-3 osoby zmarły. Przecież gdyby zmarło więcej, to by mi doniesiono, nie? Chcecie w tym współuczestniczyć? Chcecie przyznać rację tym, którzy to zrobili i tym, którzy potem chcieli, żeby o tym nikt nie wiedział, nikt nie mówił, nikt nie wspominał? Pamięć o tym jest nakazem sumienia. Nie pamiętać jest złem moralnym w tym względzie. Jest złem moralnym. Pamiętać jest dobrem. I to, że jesteśmy, że pamiętamy, już samo kształtuje nasze sumienia. Uczy nas głębokiego myślenia o sobie, głębokiego myślenia o życiu, głębokiego myślenia, odpowiedzialnego myślenia o ludzkich czynach.
Ludzkie czyny są dobre albo złe. I to jest najważniejsza kategoria. Znacznie ważniejsza od tego, że są przyjemne albo nieprzyjemne. Albo że są korzystne albo niekorzystne. Że są opłacalne albo nieopłacalne. Nie, pierwsza kategoria jest, są dobre albo złe. Są dobre albo złe. I idziesz za tym rozeznaniem dobra. Kończę, ale muszę to powiedzieć jeszcze na samo zakończenie. W tym roku możemy uczynić jakiś pomost między tą naszą modlitwą a beatyfikacją rodziny Ulmów. Ojciec, matka, 7 dzieci. Zginęli, bo przez 2 lata dali schronienie Żydom. Uratowali ich? Nie. Nie uratowali ich. Jak przyszli Niemcy do ich domu, to najpierw zabili wszystkich Żydów, którzy byli razem z nimi, którzy byli ich gośćmi. Najpierw zabili wszystkich Żydów. Potem zabili ojca i matka, potem wszystkie ich dzieci. Uratowali Żydów? Nie uratowali. Warto było? Czy to była właściwa decyzja życiowa? Tak. Bo jeśli jesteś człowiekiem sumienia, to nie możesz postąpić inaczej. To nie możesz postąpić inaczej. I wtedy jesteś sanktuarium. Takie jest słowo Pana Jezusa dzisiaj do nas. Jeszcze będzie wiele, wiele słów na pewno po drodze i pod pomnikiem. Najważniejsze na pewno słowa, jakie mogą paść, to będą z ust tych, którzy przeżyli ten obóz i są między nami. Ale też to słowo Jezusowe. Wprowadźcie do swojego wnętrza. Niech ono w was osiądzie z całą emocją, jaka towarzyszy tej modlitwie, temu marszowi. Niech ta emocja wypali wam to słowo w serca, w sumieniach. Amen.